No, momentu samego nie pamiętam, ale musiało to być w październiku 1938 roku. 1938, bo wtedyśmy zaczynali te studia. I on, i ja na polonistyce. No, był kolegą bardzo dobrym i takim, do którego się ma zaufanie. Wiem, że jak czasem ktoś miał jakieś kłopoty z czymś, to a poradzę się Karola, co Karol o tym myśli. Budził zaufanie po prostu. Chociaż nie narzucał się nikomu, ani nie był odludkiem, ani nie był takim, którego wszędzie pełno, którego zawsze widać. Raczej był taki skupiony troszeczkę na marginesie, jak gdyby. No, na tym roczniku było wielu tych młodych polonistów, którzy mieli ambicje literackie. Czy to poetami chcieli być, czy też prozą się zajmować, ale w każdym razie ambicje literackie. Jeżeli już nie twórcze, to przynajmniej jako krytycy literatury. Wojtyła też pisał poezję, ale jakoś nie wysuwał się na plan pierwszy. No ale odbywały się takie wieczorki młodych poetów i on też występował. Występował, pamiętam, jeden występ, może było więcej, ja nie wiem, jeden występ pamiętam, czytał jakieś swoje poezje. Dziś nie potrafię powiedzieć, co to było, jakie to były rzeczy, ale wiem, że czytał. Prywatkę taką potańcówkę małą, obrywanie, zrobiliśmy po zdaniu egzaminów po pierwszym roku. U nieżyjącej już umarła na raka naszej koleżanki Anny Nawrockiej. Tam Wojtyła też przyszedł. Było nas w sumie chyba 8. No i tańczyliśmy przy płytach. Płyty jakieś były i tańczyliśmy. No wiem, że tańczyłam z nim walce, tango. W walcu nie był najlepszy, ale tango, no to w tango jest łatwe. No a co do życia, co do udziału jego w życiu studenckim. Otóż istniał amatorski teatr studencki i on w tym teatrze grywał. Grywał właśnie razem z Haliną Kwiatkowską. I na Dni Krakowa, które się odbywały, nie wiem, w maju czy w czerwcu 1939 roku, to tutaj przy ulicy Świętej Anny, w jednym z tych pomieszczeń, czyli tam na tym podwórzu, odbywało się przedstawienie Kawalera Księżycowego Nizińskiego. I w tym Kawalerze Księżycowym on tam brał udział. Tam występują znaki Zodiaku i Karol brał udział, przepraszam, tak mówię, Karol, papież, brał udział jako byk, bo był taki wysoki, postawny, posturę miał taką solidną. Więc był bykiem. A Kwiatkowska jeszcze z kimś tam były bliźniętami. I do tekstu Nizińskiego, zresztą nie wiem, może sam Niziński to dodawał, a może studenci to dodawali już, były takie aluzje polityczne dodawane. Na przykład bliźnięta mówią z sobą, jedna się przedstawia, jestem Polska, druga mówi, jestem Francja. Wspólny los, wspólna gwarancja. Prawda? To było w 1939 roku. W życiu teatralnym on brał udział. Później jeszcze w czasie już okupacji niemieckiej, kiedy był tajny teatr, Mieczysław Kotlarczyk prowadził, no to on tam też grywał. I grywała już wtedy Michałowska, która była o 2 lata od nas młodsza. No ale na tym tajnym uniwersytecie była, brała udział i właśnie wtedy się włączyła też do tego teatru. No, jak powiedzieć, chłopak był przystojny, więc zainteresowanie musiał budzić, ale
Wtedy dużo było, to głównie studiowała młodzież, no nie tylko, ale dużo, przewaga była inteligenckiej młodzieży, no więc dobrze ubrani, eleganccy panowie i tak dalej, a wtedy nie było młodzieżowej osobnej mody, no więc to już byli dorośli, uważali się przynajmniej za dorosłych ludzi, więc wszyscy pięknie pod krawatem i tak dalej. A Wojtyła był na ich tle trochę, no gorzej, o znacznie gorzej ubrany. Krawatu to on chyba w życiu nie miał, no może na maturze miał, ale tak nie pamiętam, żeby kiedykolwiek miał krawat. Nawet na na tych wystąpieniach poetyckich nigdy nie miał krawatu. No już wtedy jego matka nie żyła, jakąś ciotkę miał, bo ta ciotka mu tam łatała te jego odzież. Wiem, że łaty miał na kolanach, ale to wtedy nie była moda na łaty, tylko rzeczywiście ta ciotka mu tam jakoś łatała te spodenki. No więc dla wielu dziewcząt od tej strony nie był atrakcyjny, ale lubiano go, wszyscy go lubili. Bez względu na to, powiedzmy, z jakiego powodu, ale lubiany był. No byłam na pogrzebie jego ojca. Jego ojciec umarł chyba po pierwszym roku gdzieś, czy na pierwszym, na drugim roku chyba. Tak, na drugim roku może studiów, albo na trzecim. Jego ojciec umarł, był wtedy szalony mróz, straszny mróz był. No, ale byłam na tym pogrzebie jego, była garstka nas studentów też, bliskich mu. No, nie wiedziałam, że się sytuacja na tyle zmieni, że kiedyś po latach on będzie na pogrzebie mojego ojca, będzie prowadził ten pogrzeb. Tak, ojciec był kierownikiem takiej spółdzielni krawieckiej, w którym specjalizowano się właśnie w szyciu tych duchownych, tej odzieży sutanny, nie tylko zresztą dla katolików, ale i dla innych wyznań też. No i jakoś się tam zgadali, jak Wojtyle, jako młodemu klerykowi szył pierwszą sutannę, ta spółdzielnia szyła, to wtedy jakoś się zgadali, że to jest ojciec jego koleżanki, prawda? Że kierownik spółdzielni jest ojcem jego koleżanki. No i potem tam jak zachodził nieraz Wojtyła, bo jeszcze tam coś szył, a to jakąś pelerynkę, a to jakieś coś tam. No to się po prostu widywali. I potem, jak ojciec chorował, on pytał mnie nieraz o jego zdrowie. Jak tam, no ponieważ tak pytał zawsze o jego zdrowie, więc jak ojciec umarł, no to ja mu dałam znać, że umarł. A to może ja poprowadzę pogrzeb. Sam zaproponował. Ja już miałam załatwione w parafii. On mówi, jeżeli już załatwiłaś w parafii, to ja tam do nich zadzwonię. No, zadzwonił tam wszystko, żeby... Boże, to się rozeszło od razu, także w kaplicy cmentarnej już był specjalny klęcznik dla papieża, znaczy papieża wtedy kardynała. Dla kardynała. No i... z parafii też więcej, nawet księży przyszło, asysta jakaś większa. Aktorskie zdolności miał. I kiedyś w Watykanie, przy jakiejś okazji, na jakiejś tam śniadaniu czy obiedzie, powiedziałam, coś wspomniałam o jego aktorstwie, a on mówi, a wiesz, że mi się to bardzo przydaje teraz. Bardzo mi się to przydało. No bo tak, Kotarczyk nauczył bardzo dobrej dykcji. No, dbał o tę kulturę słowa, nie tylko kulturę literacką, rozgląd szeroki literacki, ale i o kulturę słowa, tę techniczną, że tak powiem, kulturę słowa. O to, żeby dobrze, starannie artykułować. I to mu zostało. Przecież jeżeli się porówna
wypowiedzi innych papieży czy dostojników, a Wojtyły, no to o ileż wyraźniej, wyraziściej mówi Wojtyła. To dociera do każdego. Nawet jeśli niezbyt głośno mówi, to jednak dociera do każdego, bo on ma doskonałą dykcję. On urządzał opłatki dla pracowników nauki, no to wchodziłam na te opłatki i tam wtedy spotykałam też tych naszych dawnych znajomych i Michałowska przychodziła, zawsze tam coś recytowała. Te opłatki, no, msza święta była w kaplicy. Potem szliśmy do takiej dużej sali, tam był przygotowany długi stół i tak na stojąco kanapki jakieś były, jakieś ciastka, herbata. No i zawsze ktoś tam do niego przemówił, albo Michałowska, albo właśnie profesor Ulewicz. On był starszy od niego. Ulewicz był już na czwartym roku, jak myśmy przyszli na pierwszy rok. Ale Ulewicz był prezesem koła polonistów, studenckiego koła polonistów, więc wszystkich znał, ze wszystkimi się stykał. I on zawsze też coś przemówił. Lubił śpiewać na tych opłatkach tę góralską kolędę. Oj, maluśki, maluśki. Była taka zabawna historia, że no cóż, to był jeszcze PRL, więc nie wiedzieli, czy mu wysyłać te życzenia, czy mu nie wysyłać. I na naszym wydziale, nie wiem, jak to w rektoracie wyglądało, jak to wyglądało od strony rektora, ale wiem, jak to wyglądało na naszym filologicznym wydziale. Pamiętam, że ktoś powiedział, albo właśnie Ulewicz, albo pani profesor Dłuska, już nie żyjąca też od dawna, że mówi, wyślijmy te życzenia, żebyśmy się potem kiedyś nie musieli wstydzić przed historią, żeśmy stchórzyli. Bardzo, bardzo to wszystkimi jakoś tak wstrząsnęło. No niemniej oficjalnie nie wysłano, ale kto chce, niech się podpisze. Podpisało się 14 osób. Tylko 14 osób, a Rada Wydziału, no teoretycznie miała około 60, ale nigdy nie było więcej jak 40, bo zawsze ktoś za granicą, ktoś chory i tak dalej. No ale 14 osób. Byli tacy, którzy wręcz, bo ja nawet zbierałam te podpisy, byli tacy, którzy mi wręcz powiedzieli, ja bym chętnie podpisał, ale ja się boję, bo już i tak siedzę jak na szpilkach, bo mój ojciec był w latach 50. stracony w procesie tych oficerów. No więc niektórzy się po prostu bali, byli zastraszeni. No tych 14 podpisów zabrał biskup Smoleński i potem przywiózł nam serdeczne od niego podziękowanie i przywiózł 14 portrecików jego, takich małych. No i tej 14 rozdałam to. To jeszcze to nie w papieskim białym, tylko jeszcze w tym czerwonym, w czerwonej sutannie. No a później, jak się okazało, że nic nam nie zrobili za te podpisy, to potem już na Boże Narodzenie, to już nie wiem ile było podpisów, ale znacznie więcej, a na Wielkanoc, pierwszą Wielkanoc, jak już pojechałam w 79 roku z grupką też, nie tylko z UJ, ale w każdym razie z grupką taką niedużą do niego, to już tych podpisów było coś chyba około 100. Ksiądz Dziwisz tutaj przyjechał gdzieś w listopadzie może, żeby zabrać niektóre jego rzeczy stąd. Ja przez księdza Dziwisza też jakiś list posłałam. Odpisał mi na ten list.
No wtedy ktoś z kurii przyniósł ten list, musiałam się wylegitymować, że to ja jestem, bo bali się oddać, żeby nie poszło w obce ręce, prawda? Musiałam się wylegitymować, że to ja jestem. I, no otrzymałam ten list od niego, ten pierwszy. I jest tutaj pan Sławiński, zrobił z tego kopię, on ma te kopie tego listu. No a potem już na każde święta coraz więcej było podpisów. Potem nie tylko z naszego wydziału, ale z innych wydziałów, czy nawet z innych uczelni, z Wyższej Szkoły Pedagogicznej, czy z innych jakichś, czy właśnie z Akademii. No nie było wtedy pału, tylko pan, więc z panowskich pracowni najrozmaitszych. Zgłaszali się, a czy ja mogę podpisać. Albo ludzie niezwiązani nawet z nauką, ale powiedzmy na przykład nasz pracownik, a czy moja żona może podpisać? Albo pani, która pracowała na UJ, a czy mój mąż może podpisać? Chociaż nie był pracownikiem UJ, czy naukowym w ogóle. No, przecież nikomu nie można odmówić. Proszę bardzo, chcę podpisać, niech podpisze. Także potem to cała taka lista była, cały taki zeszyt z tymi podpisami. Coraz więcej było, bo ludzie się już przestali bać. No a w 79 zebrałam taką małą grupkę, było nas wtedy 11 osób. Pojechaliśmy do Watykanu na tę pierwszą Wielkanoc jego. No, bardzo się ucieszył. To zabawne było, bo tak, myśmy tutaj biskup Smoleński powiedział, gdzie i do kogo się tam zgłosić, tam zarezerwował jakieś noclegi, a przyjechaliśmy samolotem, no i tam na lotnisku. Ja mówię, no stójcie tu, a ja pójdę kupić bilety do autobusu, który jedzie do Watykanu. A tam się dopiero zorientujemy, co, gdzie i jak. Ale jakiś młody ksiądz tak się nam przypatruje, tej naszej grupie, i wreszcie podchodzi do mnie i pyta się, czy państwo jesteście z Krakowa? Tak, po polsku mówi ładnie. Nie, mówi, czy, i na mnie spojrzał, czy pani profesor Bobrownicka? Mówi, tak. A on, Ojciec Święty się kłania i prosił, żebym ja się zaopiekował państwem. Mówi, mam tutaj auto, to państwa odwiozę i rzeczy. No więc nas to wręcz zmieszało, prawda, że on kogoś wysłał po nas, żeby nas odtransportował. Tak dbał o nas, cieszył się nami. No potem, zaraz na drugi dzień, to było Wielką Sobotę bodaj, nie, to było wcześniej, to było w sobotę przed Palmową Niedzielą, tak. Przed Palmową Niedzielą i dał nam, od razu rozdał nam takie bilety na bardzo dobre miejsca, tam wysoko, żebyśmy byli blisko ołtarza. Powiedział, że a po południu o którejś tam Ojciec Święty prosi na kawę. Tak. No właśnie, i potem było mi głupio, jak on został papieżem. Myślę, czy ja mogę mu mówić ty, jakoś nie wiedziałam, myślę, no zacznę mówić Ojcze Święty czy coś, a on, jeżeli będzie chciał, no to sprostuje to. Bo na przykład jak został biskupem, to Halina Kwiatkowska do niego powiedziała ekscelencją, a oni: Halina, czyś ty się z choinki urwała? Przecież zawsześmy byli na ty. Więc ja myślę, no tutaj też, no to najwyżej mi powie, że się z choinki urwałam. Ale później tak, na pierwszej audiencji tej
zbiorowej, tam na placu. Tutaj dostaliśmy miejsca do pierwszego rzędu, więc siedzimy w pierwszym rzędzie, ta nasza grupka. A tutaj ta barierka jest przed nami. A tam z tyłu też dalsze krzesła. Ludzie, którzy tam z tyłu są, stają na tych krzesłach, żeby go lepiej widzieć. Mają jakieś jego podobizny i chcą, żeby podpisał tylko, więc trzymają długopisy i to, i proszą o podpis. A on nie może z tym wszystkim nadążyć, bo i ten woła, i ten, i ten, i ten. I tam jakiś młody człowiek już tak strasznie naciska, że myślę, że mi już wygniecie mi wnętrzności na tej barierce. Tak się pcha strasznie, żeby się do niego dostać o ten podpis. I ja wtedy już zapomniałam o wszystkich tytułach i mówię, no podpisz, że mu wreszcie, bo on mnie tu zmiażdży, ten człowiek. I potem się zorientowałam, że tak mówię przez ty, mówię, i dodałam Ojcze Święty. On się na to uśmiechnął, Wojtyła, i mówi, dobrze, dobrze, zaraz mu podpiszę, żeby cię nie zmiażdżył, Marysiu. I dodał, pani profesor. Chciałabym podać, to już nie jest moje doświadczenie, ale słyszałam od nieżyjącego profesora Łużnego, rusycysty. Naszego. On był w tym czasie, w dniu wyboru papieża, był w Wilnie. Był w Wilnie. I tam też jacyś Litwini też tam słuchali nieraz radia jakiegoś gdzieś zagranicznego. Udało się im tam czasem schwycić coś. I zaraz wybór ten był w poniedziałek. Więc we wtorek jakiś Litwin czy Rosjanin taki antykomunistyczny w każdym razie mówi temu Łużnemu, mówi, słuchaj, czy u was w Krakowie jest jakiś biskup, nie pamiętam nazwiska, ale na imię ma Karol. A on mówi, no jest, Karol Wojtyła. A on mówi, no tak, 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 Wojtyła, Wojtyła, teraz sobie przypomniałem. A co? No bo on został wybrany papieżem. Ten zgłupiał, mówi, ale to niemożliwe, przecież zawsze Włochów wybierają. Ale podawało radio zagraniczne, tylko nic nie mów, tylko tobie mówię jako Polakowi, że został wybrany papieżem. No więc Łużny kupił gazety wszystkie, przeglądnął wszystkie gazety, to już był wtorek. Nic nie ma rano, więc kupił potem popołudniową prasę. Po południowej prasie też nic nie ma. Więc wieczór zamówił telefon do swojej żony tu do Krakowa i mówi, słuchaj, czy to prawda, bo tutaj się rozeszła wiadomość, że... Nie rozeszła wiadomość, bo to nie było na szerszą skalę, ale mówi, tutaj ktoś taką wiadomość rozpuścił, że Wojtyła został wybrany papieżem. Czy to prawda? Czy to możliwe? A ona mówi, to ty nic nie wiesz. Ona mówi, to przecież tu Kraków już szaleje od 24 godzin. Kraków szaleje, uroczystości są wszędzie, na Wawelu msza się odbyła i tak dalej. Studenci chodzą, śpiewają, to ty nic tam nie wiesz. Mówi, prasa u was nie podała? No nic nie podała. No nie wiem, może tam gdzieś w Moskwie podano w jakimś dzienniku, ale w Wilnie nie podano nic. No, mówi, no przecież chyba muszą podać. Więc w środę kupuję wszystkie gazety rano. Nic nie ma, nic, ani wzmianki. Kupuję popołudniową prasę. W jednym z popołudniówek malutka notka, ale nie na pierwszej stronie, a nie gdzieś tam wśród innych jakichś takich komunikatów. Malutka notka, że Kolegium Kardynałów dokonało wyboru nowego papieża, który przyjął imię Jan Paweł II. Tyle tylko. Nie podano skąd, jakiej narodowości, ani nazwiska, ani nic, nic. Tylko, że dokonali, że kolegium dokonało wyboru nowego papieża, który przyjął imię Jan Paweł II. To było wszystko w wileńskich gazetach, w wileńskiej prasie. Może w centralnej, jak mówię, było coś.
No więc tyle i potem mi opowiadał to Łużny. Minęło parę miesięcy i przyjechał do Polski. Tak. W czerwcu 79. Tak. Jak pani pamięta tą pielgrzymkę? No, myśmy tutaj składali w imieniu pracowników nauki dar ołtarza. Taka trójka była, właśnie profesor Janik, o którym mówiłam, i ja, i nieboszczyk profesor Tischner, ksiądz Tischner. Tischner, ja i Janik. Ja miałam bukiet 50 róż, żółtych i białych. Janik miał srebrny medal, tym Necedat Academia. Nie, przepraszam, plus ratio quam vis. Plus ratio quam vis. No a Tischner miał tylko jakąś świecę czy coś takiego i trzymał te szarfy z tego mojego bukietu. No a wtedy była cenzura, powiedziałabym, na zdjęcia może jeszcze większa niż na wypowiedzi. Bo wypowiedzi, no tak, papieża nie mogli ocenzurować, a inne wypowiedzi, no to cieszyli się niby, prawda? Rząd to zaakceptował, przecież pojechali na jego inaugurację pontyfikatu. No więc od tej strony nie było, natomiast od strony zdjęć. Bo oni chcieli pokazać światu, że tylko albo dzieci, albo zakonnice, albo lud prosty w tych folklorystycznych swoich tam jakichś ozdóbkach, że tylko lud prosty, zakonnice, no i jakieś starsze babcie takie i dzieci, prawda, ale nikt więcej. Więc na przykład na te zdjęcia, naszego zdjęcia nigdzie nie było, nigdzie. W czasie tej pierwszej wizyty papieskiej. No więc tutaj te sklepy Veritasu sprzedawały już zdjęcia papieża już w białych pontyfikalnych szatach. No ale te nakłady były dosyć małe raczej, tak samo prawda jak i nakłady na te książki wszystkie o nim. I jedna z moich znajomych mówi, że przed sklepem Veritasu jakiś milicjant do niej podchodzi i mówi: proszę pani, mam wielką prośbę, czy mogłaby mi pani kupić te zdjęcia papieża takie. To już było po wizycie, coś tam na drugi dzień czy coś. Ona mówi: no a czemuż sobie pan sam nie kupi? No wie pani, ja nie mogę, bo ja jestem w mundurze, miałbym potem nieprzyjemności, ale i daje, i wtyka jej 500 zł. Ona mówi: no to nie, to niech mi pan da drobne, przecież mi nie wydadzą 500 zł na jedno, a to nie wiem ile tam kosztowało, 2 zł czy ile. Mówi: a pan mi daje 500, ale nie proszę pani, bo ja chciałem 50 sztuk. A 50 sztuk? No tak, bo i dla kolegów, bo prosili, żeby jakoś to załatwić. No więc ona weszła tam, ludzie kupują tam różne rzeczy i ona prosi o 50 sztuk tych. A wszyscy, co tam byli, to: a to handlara, niech pani nie sprzedaje 50 sztuk, bo to handlara. A ona mówi: nie handlara, tylko ja dla milicji. Jak to dla milicji? No to zobaczcie pan, stoi tam milicjant i czeka kiedyś, żeby mu to przynieść. No i oni wszyscy patrzą, rzeczywiście milicjant tam stoi i czeka. A sprzedawczyni mówi: ale nie bójcie się państwo, nikomu nie braknie, bo mamy dość duży nakład. Nikomu nie braknie, a to dobry cel, niechże milicja sobie weźmie. No i sprzedali jej te 50 sztuk. Ja tak jej dziękował, po rękach ją całował.